Mam plan. Jak? O kurczę, prawie mi uderzyłaś w obiektyw. Jest plan na odcinek, ponieważ w dzisiejszym dniu postanowiłem, że nagramy odcinek, w którym dam ci okazję znowu wygrać trochę lodów ekipy. Zasady są bardzo proste. Polegają one na tym, że daję ci jakieś zadanie, jakiekolwiek po prostu. Jeżeli go wykonasz, wygrywasz lody ekipy. Dobre? To są dobre tak, zasady? Tak. Ile w ostatnim odcinku wygrałaś lodów ekipy? 3, 4. No chyba z 4 lody ekipy, więc ja jestem 4 lody ekipy w plecy. Dzisiaj będziesz mogła być kolejne kilka lodów ekipy do przodu. Zasad w sumie nie ma. Po prostu musisz wykonać zadanie. Jeżeli go nie wykonasz, nie ma lodów ekipy. Ale zanim, to jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Ponieważ moja siostra ma Instagrama, ja również mam Instagrama, jak widzicie, ma tutaj taki outfitik, w którym ostatnio pojawiło się zdjęcie na Instagramie, więc koniecznie wbijcie nasze Instagramy. Linki są oczywiście w opisie. Zaobserwujcie moją siostrę, zaobserwujcie mnie. Tam na pewno jakieś zdjęcie dzisiaj siostry z tego challenge'u się pojawi, więc myślę, że warto obserwować. Zasubskrybujcie kanał i zostawcie łapkę w górę. To jest bardzo ważne. Napiszcie komentarz. Pozdro. A ja wam przypnę serduszko. Co? Lecimy z odcinkiem. No. Pozdro. Dobra, uwaga siostra, pierwsze zadanie przed tobą. Lubisz biegać? Tak. No to pierwsze zadanie będzie, myślę, dosyć ciekawe, ponieważ będziesz musiała przebiec dom dookoła. Tu jest dom nasz, więc po prostu przebiegniesz dom dookoła, tylko dam ci konkretny czas na to. To będzie takie rozgrzewkowe. Jeden raz? No nie wiem. Tak myślę, że jest 3 razy. I będziesz miała na przebiegnięcie 3 razy dookoła minutę. Okay. Minuta to chyba wystarczająco czasu. Załóżmy, że wystartujesz koło tego drzewa. Okay. Koło tego drzewa jest start, tutaj musisz wystartować i lecieć dookoła. Biegniesz w tamtą stronę, wybiegasz tędy. Ok? Jesteś gotowa? Nie. Masz mieć minutę, więc równo minuta na liczniku. Uwaga, 3, 2, 1, 0, start. Poszło, jest odliczane. Dobra, pierwsze kółko, jest, poszła. Ja oczywiście nie będę za nią biec, bo mi się totalnie nie chce, ale ja sobie tutaj poczyluję oczywiście bombę, jak słyszycie, psy szczekają, barany beczą, wszystko tu mamy, wszystko na tej wsi jest, totalnie. Dobra, uwaga, kolejne kółko jest zrobione, widzę, jest, tu biegnie, to jest już drugie. Jeszcze jedno, masz minutę, pamiętaj. Ma 20 sekund, czyli wychodzi na to, że każde kółko zajmuje jej około 20 sekund, no bo w końcu 60 sekund to równo po 20 sekund każde kółko, a musi zrobić 3, uwaga, ej, bo masz mało czasu, 8, 7, 6, dobra, udało ci się, przebiegłaś, ale na styk, bo zostało ci naprawdę mało sekund, bo zostały 2 sekundy tylko do końca, więc na farcie. Zmęczona? Tak. Kolejne zadanie przed tobą, kolejne zadanie będzie może troszkę bardziej chillowe, bo nie będziesz musiała biegać, bo widzę, że jesteś bardzo mocno zdyszana. Kolejne zadanie będzie polegać na tym, żebyś musiała trafić czymś do celu. Jak widzisz, mamy tutaj frisbee, ono jest trochę brudne, ale to nie ma znaczenia, to już w tym miejscu i musisz trafić na trampolinę. Dwie minuty rzucania. Jeżeli w ciągu 2 minut ci się nie uda, no to niestety nie ma szans. Ale czekaj, ja spróbuję za pierwszy razem, zobaczymy, czy się uda. Właśnie. Było blisko. Oczywiście masz 2 minuty, ale łącznie z tym, że będziesz musiała jednak pod test frisbee podbiec, więc od ciebie zależy, w jakim tempie to zrobisz. Dobra, jesteś gotowa? Dobra, uwaga, 2 minuty na liczniku, czas, start. Ojej. Musisz mocniej rzucić, to jest za słabo zdecydowanie. Będzie ciężko to rzucić, coś mi się wydaje, no ale... Ale może się akurat zdziwię, może się zdziwię i będzie coś niesamowitego się wydarzy. Mocniej, musisz rzucić na prawo. Dobra, może być trochę bliżej, bo widzę, że masz mniej siły niż ja, więc może tutaj, stąd jak ja tutaj stoję. Tu stąd, no. No dalej niestety nie udało się. O kurczę. Trafiłaś? No. O kurde, no to jednak ci się udało, dobra, no to masz kolejnego loda ekipy. Myślałem, że to zajmie trochę dłużej. Jest 50 sekund do końca, więc w sumie to na styk w sumie ci się udało, bo już blisko było końca. O, Milo, super, bo wykorzystamy Milo do konkretnego kolejnego challenge'u. Kolejne zadanie będzie polegało na tym, żebyś przekonała psa, żeby razem z tobą przebiegł raz dom dookoła. Milo. Jeden raz, ale czekaj, bo po prostu on prawdopodobnie i tak za tobą pobiegnie, ale mimo wszystko musisz przebiec z nim. On musi z tobą zrobić pełne kółko, Milo. Tak samo tu koło tego drzewa będzie meta. Milo, zostaw to. Zostaw, wariacie. Teraz jest twoja misja. Od ciebie zależy, czy to się będzie miało lodę ekipy, czy nie. No zostaw ten patyk. Mordo, zostaw ten patyk. Na to zadanie dam ci 1,5 minuty, myślę. 1,5, bo za dużo by było, jakbym ci dał znowu 2, a jedna to może być za mało. 1,5 minuty na liczniku. 3, 2, 1, start. Milo, chodź. Oj, chyba nie chce. O nie! Namówiła go. O nie! O,
Porzucił ją. Ale idzie gdzieś tam. Ja idę z drugiej strony domu. Z drugiej strony będziemy patrzeć, czy biegnie. Zobaczymy, jeżeli pobiegnie, no to sukces, jeżeli nie, no to niestety pech. Czekam z tej strony, tu powinni wybiec, ale nie ma ich. Tu w ogóle grill się robi. Ej, znikli gdzieś, nie wiem gdzie są. Już obszedłem ten dom dookoła. O, Milo się buntuje. Tak, szybko! Chyba to ci się nie uda. Chyba się nie uda. Przebiegł? Nie. To jest niemożliwe, jeżeli on przebiegnie faktycznie i tutaj wybiegnie mi. Co? O nie, wróci z powrotem tą samą trasą. Oj, chyba niestety, uwaga, czas się kończy, bo ostatnie 5 sekund już niestety nie zdążysz tego przebiec razem z psem. No więc niestety, zadanie niezaliczone, muszę powiedzieć, że teraz loda nie wygrałeś. Póki co masz ile lodów? Dwa. Dwa lody ekipy, to jest mało. Kolejne zadanie polega na tym, że musisz zebrać 100 krotki. Ile 100 krotek? Masz minutę, czyli 60 sekund na zebranie 30. To jest jedna 100 krotka na 2 sekundy. Więc co 2 sekundy musisz mieć jedną 100 krotkę zebraną i musisz na samym końcu po minucie mieć 60 100 krotek w ręku. 30. No, czekaj, wstawaj jeszcze. Ja jeszcze nie włączyłem stopera. Uwaga, minuta na liczniku. 3, 2, 1, 0, start. No, dwoma rękami to może być, tylko później będzie trzeba policzyć te stokrotki, czy na pewno jest, czy na pewno tyle, ile powinno być. A ja w tym czasie ponownie zaproszę was na Instagrama. Mojego i mojej siostry możecie tam do niej wbić, ponieważ tam również będzie zdjęcie jakieś do Tosi bardziej. No dobra, możecie wbić, bo do mnie już pewnie większość z was poszła, więc po prostu wejdźcie do niej na Instagrama. Tam na pewno jakieś zdjęcie będzie i tak dalej, więc myślę, że warto. Ja chcę ci tylko powiedzieć, że ty na samym końcu musisz te wszystkie stokrotki mieć w rękach, wiesz o tym. Więc musisz to później podnieść, bo tam widzę, że kubkę robisz. Ile ci czasu zostało? No. 5 sekund! 4, 3, 2, 1. Stop! Czas na minął. Na pewno nie 30, na 30. No tu na pewno nie ma 30. Przecież tutaj nawet nie ma 30. Jak nie ma? Tu jest ich chyba z 1000. Tak, na pewno. No jasne, że tak. Dobra, bierz te, licz te kwiatki, rzucaj je tutaj gdzieś obok. 1, 2, 3, 4, 22. 23, 26, 27, 28, 29. No widzisz, 30, udało ci się. 31, masz nawet więcej niż 32. Powinnaś mieć. No i jeszcze część też powypadała, więc zebrałaś ich o wiele więcej. Więc moje gratulacje, wygrywasz trzeciego loda ekipy. Ale dam ci jeszcze szansę na zdobycie czwartego i piątego, bo dam ci jeszcze dwa zadania. Kolejne zadanie będzie polegało na tym, że musisz wejść na tamtą trampolinę i przez minutę ciągle robić fikołki. Robisz fikołka i za tym od razu kolejnego fikołka. Fikołek po fikołku. Masz minutę po prostu na to, żeby zrobić jak najwięcej fikołków. No bo w sensie to za bardzo nie da się przegrać tego zadania z tego powodu, że tak czy siak go wygrasz. Słyszysz? Ile fikołków? No nie ma. Albo w sumie możemy zrobić, że musisz zrobić konkretną liczbę fikołków. 10. Minuta, to myślę, że masz minutę na to, żeby zrobić 20 fikołków. Zdasz radę 20 fikołków? Myślę, że dasz radę. Dobra, dawaj, ja ustawiam licznik na... Ale ja nie umiem do tyłu. Nie, tylko do przodu. 20 fikołków w minutę, to jest 103 sekundy fikołek. Jesteś gotowa? No. 3, 4, start. Raz. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10, 11, 12, 13, 14, 30 sekund, 15, 16, 17, 18, 19 i 20. Udało ci się, został ci jeszcze 15 sekund, zaczęłabyś więcej zrobić, ale jazda. Więc brawo, moje gratulacje, myślę, że ci się to nie uda. Dobra, wychodź z tej trampoliny, ja tutaj ci ogarniam ten stojak, żebyś mogła wyjść. I uwaga, czeka cię ostatnie zadanie, podczas którego będziesz mogła wygrać ostatniego loda ekipy. Tylko to zadanie będzie wyjątkowo ciężkie. Uwaga, ostatnie zadanie, które jest przed tobą, polega na tym, że po prostu w tamtym miejscu jest konewka. Nie. Musisz napełnić tą konewkę tam troszkę, nie wiem ile, po prostu tak wiesz, tak żebyś była mokra. I po prostu musisz wylać na siebie tą wodę. Jednak zmiana planów, posłałem siostrę do domu po to, żeby zabrała szklankę po prostu i nalejemy do szklanki wody, bo po prostu tamta konewka jest lekko brudna, ja też nie chcę, żeby ona się brudną wodą obywała, więc weźmie czystą szklankę i pełną czystą szklankę wyleje na siebie. Tylko wtedy będzie mogła wygrać lodę ekipy. Czy ona to faktycznie zrobi?
to zobaczymy, jeszcze może się wycofać. No póki co poszła po szklankę, więc prawdopodobnie na siebie wyleje, ale tak naprawdę nie wiadomo, zobaczymy jak zaraz przyjdzie. Dobra, wylej lekko tej wody i po prostu dolej tam trochę tej zimniejszej, bo ty sobie tam taką cieplejszą dolałaś, to jest takie oszukiwanie trochę. Musi być zimna i do pełna. Jest do pełna? Daj mi, dobra, może być, daj mi sprawdzić jaka to jest woda. Dobra, idealna jest, super. Nie. Chodź, daj mi tą szklankę. Teraz tak, decyzja do ciebie należy. Mogę nie wylewać, po prostu rezygnuję z loda ekipy. Jeżeli wyleję wodę na ciebie, dostajesz dodatkowego loda ekipy, jeżeli nie, to nie dostaję. To nie... Dobra, to wylewaj. Chcesz loda ekipy? Dobra, uwaga, no to nie, no stój tu w miejscu, bo ja to tak z góry wyleję. Nie. Za loda ekipy, to jest poświęcenie naprawdę, które Freeze i cała ekipa powinni docenić. Uwaga, 3, 2, 1, 0. Jest wylana cała woda. Okej, okay, czyli wygrywasz ile lodów ekipy? 5? Nie wiem. Chyba, nie, chyba 5 lodów ekipy. Ała, zimno mi jest. Jak dobrze liczę, 5 lodów ekipy jest twoje w tym momencie. A ty nie wykonałaś jakiegoś zadania? Którego nie wykonałaś? Tym Milo. Ale tylko tego. No to było chyba 6, tak mi się wydaje, że 6 ich było. Nie wiem, szczerze mówiąc policzymy to później przy montażu. W każdym razie wygrasz tyle lodów ekipy, ile po prostu miałaś wygrać, nie? Więc jakby, jeżeli chcesz lod ekipy, to już zaraz ci go wręczymy. Twój lód ekipy. Wręczam, proszę bardzo. Możesz go sobie już teraz zjeść, oczywiście wygrasz więcej tych lodów ekipy. Ale ten to już został teraz dany po prostu, żebyś już mogła sobie w tym momencie go zjeść. Tak, więc ja życzę smacznego. A ja jeszcze raz tylko powtórzę o tym, że są nasze Instagramy, na które was serdecznie zapraszam, tam możecie wbić. I po prostu zaobserwować moją siostrę, jak i zaobserwować mnie, ponieważ tam też jakieś pewne posty się pojawiać. Więc zachęcam bardzo do wbicia tam. Oczywiście subskrybujcie, łapkujcie kanał, jak chcecie więcej tego typu odcinków. A ja wam dziękuję bardzo za oglądanie, trzymajcie się, pozdro, pa, pa.